Witajcie, cześć, dzień dobry w kolejnym poradniku, którym staram się pomóc Wam umilić życie, ułatwić życie, znaleźć diagnozę. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie poruszał bardzo prosty element, bardzo prosty czynnik, jakim jest temperatura otoczenia, a mające to bardzo duże znaczenie na pracę silnika. Otóż zdarza się bardzo często, gęsto, że jeżeli mamy problem układ paliwowy wyeliminowany i zaczynają się problemy typu szarpanie, typu osłabienie mocy, to bardzo często, gęsto sytuacja wygląda w ten sposób, że jest przekłamanie powietrza, ilości czy masy powietrza, wartości aktualnych do zakładanych. Natomiast rzecz wygląda w ten sposób. Jeżeli naprowadzę taką sytuację, mamy czujniki temperatury, a mamy je dwa. Tak jak widzicie, mamy jeden z czujników temperatury w przepływomierzu, dokładnie tu. Tu mamy przepływomierz powietrza, w którym zintegrowany jest czujnik temperatury powietrza zasysanego. Również mamy drugi czujnik zamontowany dokładnie tutaj, w czujniku ciśnienia powietrza, który jest już za turbiną. Otóż jak to się przekłada w całości? Sytuacja wygląda w ten sposób, że te obydwa czujniki są porównywane przez komputer podczas pracy silnika i na podstawie tych danych, łącznie z masą powietrza, która jest wyliczana na podstawie ciśnienia, temperatury, ilości przepływanego powietrza, to komputer sobie wylicza, jakie mają być dawki wysterowania paliwa, bo wszystko się wiąże tutaj ze spalinami, jak i również z wysterowaniem zmiennej geometrii zwanej VGT. Niekiedy możecie usłyszeć takie oznaczenie VGT, więc będziecie już wiedzieli, że jest to oznaczenie zmiennej geometrii. Otóż sytuacja jeszcze wygląda w ten sposób, że ten czujnik, o którym my w tym momencie mówimy, jeden czy drugi, to jest czujnik, który może uzyskać na rynku oznaczenie IATS. To jest właśnie skrót, bardzo często poruszany gdzieś w serwisówkach. Jeżeli jesteśmy od razu przy tym, to od razu powiem tak. Skrót przepływomierza powietrza jest MAF sensor. Niekiedy jest MAFS, czyli z końcóweczką FS na końcu. Więc już będziecie wiedzieli, że MAF sensor to jest sensor, który mierzy masę powietrza wpadającą do silnika zaraz za filtrem powietrza, a czujnik MAP sensor to jest ten, który jest zamontowany tutaj właśnie na dole. Dokładnie ten to jest czujnik MAP sensor, który mierzy już wysokie ciśnienie za turbiną. Ale sytuacja wygląda w ten sposób. Może się zdarzyć niekiedy, że macie ograniczoną moc, bądź wasz silnik stracił kondycję. Jak się to przekłada tak naprawdę na pracę silnika? Silnik jest słabszy, nie jest dynamiczny. No i co w tym momencie zaczynamy robić? Zaczynamy wchodzić, robić diagnozę i okazuje się, że masa powietrza zakładana do aktualnej jest prawidłowa. No i dobra, do czego zmierzam? Lecimy dalej. Sprawdzamy wychylenie geometrii turbiny. Zakładana wartość jest mieszcząca się w granicy wartości aktualnej, czyli jest wszystko ok. Więc w czym jest problem? Samochód nie chodzi, jest słaby, bądź ilość spalin jest ograniczona, bądź zwiększona, więc tutaj zaczynają się już robić klocki i problemy i bardzo prosty czynnik, jakim jest temperatura, jest bardzo często, gęsto, jak widzę, zapominany w pomiarach, w diagnozie, w próbie ustalenia usterki. I sytuacja wygląda w ten sposób. Tak, teraz przytoczę już sytuację taką z życia wziętą, jaka się może zdarzyć. W momencie, gdy w MAF sensorze, czyli w przepływomierzu powietrza, będziemy mieli wartość powietrza, temperaturę wartości powietrza
będziemy mieli zaniżoną przykładowo, to wiadomo, że komputer on nie będzie widział, jaka temperatura faktycznie jest. On będzie się sugerował, że temperatura powietrza jest przykładowo, w tym momencie mamy 22 stopnie na zewnątrz, a on będzie widział, że ta temperatura jest 40 stopni, więc w tym momencie on już będzie inne wartości sobie przekładał i dla odczytu wartości zakładanych do aktualnych będzie prawidłowo. Otóż dlaczego będzie prawidłowo? Dlatego, że on tą temperaturę będzie widział taką, jaką będzie widział. On nie wie, jaka jest faktycznie, ale będzie przekładał to na przeliczenia. Bardzo mało prawdopodobne, aczkolwiek nie da się wykluczyć, że może się zdarzyć sytuacja tego typu, że obydwa sensory są uszkodzone, bo też może się zdarzyć taka sytuacja. No i wtedy wiadomo, że wszystkie wartości przysłowiowo poszły w łeb. Dlaczego? Dlatego, że pierwszym ogniwem do wyliczenia ilości masy powietrza jest masa powietrza wpadająca do silnika. Na podstawie tego są różne wyliczenia, ale do tego potrzebna jest i gęstość powietrza, czyli mamy tutaj już nasze ciśnienie atmosferyczne, o którym dzisiaj oczywiście rozmawiali nie będziemy, bo dzisiaj poruszamy tylko i wyłącznie kwestię samej temperatury, która ma bardzo wielkie znaczenie. Bo musimy sobie zdawać sprawę tego typu. Jeżeli będziemy mieli czujnik temperatury uszkodzony w map sensorze i będzie nam na przykład pokazywał zawyżoną wartość, to turbina będzie ograniczana, bo jak wiecie, turbina robi całą robotę, jeśli chodzi o kwestię doładowania powietrza, ale nasz EQ będzie się starał ograniczyć tą ilość powietrza ze względu na to, żeby nie uszkodzić klatek turbiny, bo on widzi, że ta temperatura jest zawyżona spalin. Może nie tak spalin jak powietrza wpadającego, co się będzie przekładało już inaczej na wyliczenia temperatury spalin. Więc tak to właśnie wygląda. No i dobra, co byśmy nie zatruwali, nie przeszkadzali, przechodzimy do sedna sprawy. I otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Jeśli chodzi o kwestię pomiaru temperatury, czyli pomiaru czujników temperatury, pamiętajcie jedną rzecz. Tego nie robimy na włączonym zapłonie, tego nie robimy na podpiętych kostkach, żebyśmy niepotrzebnie nie mieli jakiegoś tam psikusa. Może się zdarzyć czasem tak, że na przykład macie przewód uszkodzony od czujnika temperatury. Więc tutaj praktycznie rzecz biorąc wygląda w ten sposób. Jeżeli macie komputer pod ręką i takim komputerem zmierzycie sobie, że wartość powietrza widzianego przez MAF sensor, czy MAP sensor w stanie spoczynku, czyli na zimnym silniku stojącym, temperatura jest z otoczenia 22 i wy macie około 22 i 22 tu i tu, to wiemy, że te czujniki są dobre. Ale może się zdarzyć czasem tak, że macie problem z połączeniem komputera, macie powiedzmy, nie macie dostępu do komputera, bądź wasz komputer nie odczytuje bloków pomiarowych, jeśli chodzi o kwestię temperatury powietrza i zaczynają się chocki, klocki. Więc co robimy? Wypinamy kostki, do tego będziemy potrzebowali multimetr i teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Mówimy tutaj oczywiście w tym momencie o pomiarach systemu czujników Boscha, jakie zamontowane są akurat w pojeździe marki Hyundai czy Kia, generalnie koreański pojazd, co nie znaczy, że nie przekłada się to na inne pojazdy. Aczkolwiek musicie zdawać sobie sprawę z tego typu, że nie sugerujemy się w tego typu pojazdach kolorystyką przewodów. Dlatego, że no niestety praktyka pokazuje, że ci tam robiący gdzieś tam daleko na wschodzie no niekiedy nie rozróżniają kolorów i kolorystyka dla nich nie ma znaczenia. Także uważajcie, kolor na przykład czerwony wcale nie jest przewodem zasilającym, kolor czarny wcale nie jest przewodem masowym. Także tutaj już zwracajmy uwagę na te kwestie. No i teraz jak wygląda sytuacja? Gdzie się wpiąć, jeśli chodzi o kwestię pomiaru? Jeśli chodzi o kwestię na przykład czujnika MAF sensora, ja już sobie wpiąłem, bo tam są cieniutkie piny, z którymi delikatnie jest problem. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że akurat ten pojazd ma na przewodzie niebieskim przewód masowy. W niektórych innych czujnikach jest to przewód czarny, więc dlatego no tutaj od razu to, co powiedziałem, nie sugerujemy się kolorystyką przewodu, bo możemy mieć po prostu zbędne, błędne szukanie. Otóż jeden i drugi czujnik posiada przewód masowy połączony bezpośrednio z masą. Nie jest to przewód, który jest kluczowany w jakiś sposób, nie jest to przewód sterowany PWM-em. To jest przewód najnormalniej w życiu masowy. Czyli co robimy? Wypinamy sobie kostkę.
tak jak mamy tutaj w tym momencie, i mierniczkiem względem masy namierzamy sobie, na którym pinie mamy dokładnie masę. W jednym i w drugim czujniku dokładnie ta sama sytuacja się sprawdza. Jeden i drugi czujnik ma masę zintegrowaną faktycznie z masą, niewyłączaną. Przepraszam za hałasy z boku, jeżeli są słyszalne, ale mam upierdliwego sąsiada, który kupił sobie kosiarkę, przez 2 godziny kosi 10 metrów trawnika, potem bierze się za piłę, tnie patyki, nie przechodzi ponownie do koszenia tego samego trawnika. Ja nie wiem, może po prostu lubi, może paliwo ma tanie. No ale to tak na marginesie. W każdym bądź razie sytuacja wygląda w ten sposób. Bierzemy miernik, odpalamy go na omomierz i w przypadku tego tutaj akurat przepływomierza na pinie niebieskim mamy pin masowy, a pin środkowy, żebyśmy wiedzieli, czy wy żebyście wiedzieli, pin środkowy to jest pinem wyjściowym. No i tak, jak w tym momencie powiedziałem temperaturę, mamy 22 stopni. 22 stopnie na zewnątrz, czyli ja już wiem, że w tym momencie wartość pokazywanych parametrów, jeżeli odpalimy sobie mierniczek, będziemy mieli w granicach między 2 a 1 kilo. Ja Wam zaraz przekażę pewne informacje, żebyście sobie mogli zanotować, ale to na końcu filmu, jeżeli ktoś wytrwa. Jeżeli nie wytrwa, no to takich informacji miał nie będzie. Odpalamy mierniczek i mamy w tym momencie, co mamy? No właśnie, nie wiem, czy to widać, czy tego nie widać. Teraz będzie widać. Widać, prawda? Nasz mierniczek pokazuje wartość 1,1 kOhma. Czyli ja wiem, że temperatura jest prawidłowa, jeśli chodzi o kwestię pokazywania tego czujnika. Ja Wam zaraz przekażę informacji, bo to są takie pewne granice, jeśli chodzi o kwestię temperatury. Każda serwisówka nie podaje tego idealnie, konkretnie, tylko są to wartości około. Dlatego, że rozbieżności są na tych czujnikach, ale to nie znaczy tak, że rozbieżność jest nagle 20, 40 czy 50 stopni. Tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię odczytu z tego czujnika. Czyli temperatura zewnętrzna nas interesuje. Jeżeli będziemy mieli serwisówkę bądź zanotowane wartości, będziemy wiedzieli, jaka wartość jest tego czujnika przy temperaturze takiej i takiej, no to wpinając miernik, tak jak tutaj pin środkowy, żebyście wiedzieli, to jest pin, na który mamy sygnał wyjściowy, pin niebieski akurat, który jest drugim pinem od strony prawej, to jest pin masowy, którym jest zasilany właśnie ten MAF sensor. Dobra, mamy, więc w takim układzie zaraz przepnę się na czujnik ten drugi, czyli czujnik MAP sensor, i odczytamy sobie wartości zupełnie już inne, bo ten czujnik pokazuje już zupełnie inne parametry, jeśli chodzi o kwestię temperatury. Natomiast przekonamy się za chwilę o tym. I tak jakbyście zdążyli sobie zauważyć, na mierniczku zaczyna rezystancja spadać w dół. Dlaczego? Dlatego, że wyszło słoneczko, temperatura zewnętrzna zaczyna wzrastać, a wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej będzie malała rezystancja. Dobra, nie zatruwam czasu, biorę się za przepięcie pinów i spotykamy się za chwilkę. I widzimy się ponownie. No zapomniałem, kurczę, że kostka była rozpięta, bo ona niekiedy robi psikusa i nie przypuszczałem, że tak szybko to poleci. Ale w każdym razie czujniczek mamy wpięty, tak jak widzicie, kosteczka jest odpięta i mamy wartość 1,6 kilo. Są to wartości oczywiście około, jeśli chodzi o tą kwestię, i ten czujnik ma bardzo duże znaczenie, dlatego że gdy on będzie pokazywał wartość bardzo dużo odpływającą od temperatury, to będziecie mieli kolosalne ograniczenie turbiny bądź niedoładowanie, co będzie się przekładało na dawki paliwa, co będzie się przekładało na zadymienie, na temperaturę spalin, czyli generalnie na osiągi, w zależności od tego, w którą stronę ten czujnik nam odpłynie. I tak jak w tym momencie widzicie, wartości są około, temperatura zaczyna wzrastać na górze, bo słoneczko zaczyna dogrzewać coraz bardziej.
I w tym momencie dla informacji robimy pomiar czujnika IATS, czyli czujnika temperatury powietrza, który jest zintegrowany z MAP sensorem, czyli MAP sensor posiada literkę P na końcu. Także myślę, że takimi wartościami, jeżeli sobie odczytacie, będziecie wiedzieli, że te czujniki działają prawidłowo, a jak wiecie bardzo dobrze, diagnoza niekiedy pokazuje, że kupę czasu trzeba stracić, kupę kasy czasem trzeba zapłacić serwisowi, by namierzył waszą usterkę, a możecie zrobić sobie to sami za pośrednictwem zwykłego miernika po oglądnięciu prostego filmu, jeżeli się oczywiście ten filmik przydał. Także takim prostym filmikiem starałem się wam pomóc. A teraz przechodzimy do sedna sprawy. Ci, co wytrzymali do końca, bo jak słyszycie, widzicie, sąsiad wziął się za obcięcie teraz piłą. Przemilczę tą kwestię. Dobra, więc sytuacja wygląda w ten sposób. Tłumaczę teraz tym, którzy wytrwali, byli dotrwali do samego końca. Bardzo często w kostkach, w pinach boszowskich, tak jak widzicie, tutaj jest kostka boszowska i być może już to na nagraniu widać, jeden z pinów jest pinem wykonanym z innego materiału. Jak się to przekłada? Otóż przekłada się to w ten sposób, nie wiem, czy nie będę zasłaniał tego, że mamy zasilania, mamy piny, które są odpowiadające za ciśnienie zrobione z materiału pozłacanego, czyli piny są pozłacane, a pin, który jest wyjściem temperatury, czyli czujnikiem temperatury powietrza tutaj tego w kolektorze, jest pin biały. No to są właśnie oszczędności, ale wam taki biały pin bardzo często może pomóc w tym, że jest to pin, który ma mniejsze znaczenie, mimo że ma bardzo duże, jeśli chodzi o kwestie wyliczenia. A to jest pin właśnie, na którym mamy wyjście. I tutaj oczywiście mierząc czy robiąc taki pomiar takiego czujnika, od prawej strony mamy jego masę, która oczywiście jest masą w kostce również połączoną z masą akumulatora, czy powiedzmy karoserii. No i oczywiście pin obok niego to jest ten, tak jak widzieliście, pin wyjściowy, na który mamy całą rezystancję. A teraz dla bardziej wytrwałych przekazuję informację taką. Weźcie sobie coś do pisania. Ja wam podam wartości. To są wartości mniej więcej zbliżone, ale one na rynku, jeśli chodzi o kwestie czujników, mniej więcej mają podobne wartości. Jeżeli macie coś do pisania, to wam podam rzecz taką. Może się czasem zdarzyć sytuacja wam tego typu, że temperaturę zewnętrzną nie macie taką, jaką ja mam. Więc ciężko by było wjeżdżać do pomieszczenia. No kurka, ustalimy mniej więcej ponad 20 stopni, bo gość robił sobie pomiary w tej temperaturze, a my mamy na zewnątrz minus 20. No i co tu zrobić? Więc co zrobić? Zapisać w tym momencie na kartce wartości, które ja wam podam. I teraz tak, wartości, jeśli jesteśmy przy czujniku MAP sensorze, czyli tym, którym w tym momencie mierzymy, to tak, przy minus 40 wartość takiej rezystancji jest bardzo dużej tolerancji. Otóż wartość taka jest w granicach od 40 do prawie 48 kiloohmów. To jest wartość, którą mierzymy przy minus 40, co na temperaturę minus 20 już się przekłada zupełnie inaczej. Także tutaj te czujniki są naprawdę, jeśli chodzi o ten czujnik zintegrowany, nie jest czujnikiem liniowym. Przy minus 20 będziecie mieli wartość taką gdzieś od około, więc ja mówię około wartości, bo one są zbliżone w czujnikach, ale tak, żebyśmy wiedzieli, około 13 do 16 kOhmów to jest wartość czujnika taka. Ale co by się stało, gdybyśmy mieli 0 stopni na zewnątrz? Tu już wartość zupełnie zaczyna odbiegać. Tu już mamy wartość mniej więcej od około 5 do około 6 kilo, czyli już w małym zakresie, jeśli chodzi o kwestię tej temperatury. I ten zakres będzie się zmniejszał coraz bardziej wraz ze wzrostem temperatury. A tutaj, jak wiecie bardzo dobrze, w kolektorze ssącym podczas pracy silnika temperaturę uzyskujecie dużą, dlatego że turbina, musicie zdawać sobie z tego sprawę, będzie ogrzewała to powietrze. Dlatego pomiary starajmy się robić na zimnym silniku, zgaszonym, niejeżdżącym, żebyśmy wiedzieli, że te temperatury są wyrównane. Wtedy mamy tą podstawę do sprawdzenia. Ale wiadomo, jeżeli by się zdarzyło tak, że uda się wam zmierzyć, że powietrze w kolektorze
bo macie czym sprawdzić. Ma na przykład wartość... A chyba nie podałem wam 20 stopni, więc tak, przy wartości 20 stopni to już macie wartość od około 2,3 do 2,5 kilo. To są wartości, które przy mniej więcej około 20 stopni mają te wartości. Ale przy jeżeli będziecie mieli 40 stopni, bo macie silnik delikatnie letni, to taką temperaturę będziecie już mieli, może nie temperaturę, jak rezystancję, w granicach 1 kilo. To jest około 1 kilo, tam powiedzmy, myślę, że do 1-2 kilo powinna się ta temperatura, czy ta rezystancja przy tej temperaturze 40 stopni zamykać. Ale gdybyście mieli już na przykład rezystancję 80 stopni, bo macie gorący silnik, klient przyjechał i sprawdzacie mu, bo jesteście akurat nie właścicielem pojazdu, tylko komuś robicie przysługę, to już jesteście przy 80 stopniach poniżej 1 kilo. Czyli tu już macie wartość około 300 ohmów. Taką wartość uzyskuje gorący silnik, bo wiadomo, że jeżeli macie gorący silnik i robicie próbę, nie będziecie czekali na to, aż przyjdzie zima, czy on powiedzmy wystygnie, nie? Tak to właśnie wygląda. Natomiast kwestia następna, którą poruszymy, to jest MAF sensor, czyli to, co mamy zintegrowane z naszym przepływomierzem powietrza. I otóż tak, zapiszcie sobie wartości tutaj, jeśli chodzi o kwestię MAF sensora. I tutaj będziecie mieli wartości już zupełnie inne, bynajmniej na tych niskich temperaturach. Jeżeli temperaturę będziecie mieli w zimie, minus 20, ja mówię około, bo to wiadomo, nikt nie strzela, że ma być akurat 20, żeby zrobić pomiar. Ale jeżeli będziecie mieli 20 stopni, no to już wtedy rezystancję będziecie mieli od około 12 do 15 kilo. Jeżeli będziecie mieli 0 stopni, to taką temperaturę, no czasy możecie mieć i przy 0 stopni, nie? To jest najgorsza temperatura dla pomiaru, ale jeśli chodzi o kwestię rezystancji, to jest około 5 kilo ohmów. 5 plus minus delikatnie, prawda? No i lecimy sobie w górę. Jeżeli natrafimy na wartość 20 stopni, to przy 20 stopniach będziemy już mieli wartość około 2, no tam powiedzmy nawet z hakiem, jeżeli ona wystąpi, do około 2,5 kilo. Ja wiem, że czasem jest ciężko to spamiętać, ale z praktyki, jak robicie już coś po raz kolejny, to zapamiętujecie te wartości mniej więcej przybliżone. Chyba że ktoś tylko robi raz coś, więc tutaj już trzeba będzie zasięgnąć jakiejś informacji, bo nikt nie jest fenomenem. No i oczywiście to, co nas najbardziej by interesowało, to jest temperatura 40 stopni, prawda? Czyli tu już mamy w granicach 1 kilo, mamy taką wartość, czy powiedzmy tam 1 z hakiem do 1,2 powiedzmy maksymalnie. No ale tak, co zrobić w momencie, gdy mamy 30 stopni na zewnątrz, prawda? To już musimy wiedzieć, że będzie to wartość między 2 a 1 kilo. Czyli tak jak w tym momencie temperatura, bym strzelał, będzie gdzieś powiedzmy może nawet około 30 stopni. Więc taka wartość, tak jak widzicie, na MAP sensorze jest około 1,5 kilo. Na przykład, prawda? Czyli będziecie wiedzieli, że między na MAP sensorze, jeżeli będziecie mieli między 20 a 40 stopni, no to taką wartość powyżej 1 kilo, a na pewno poniżej 2 uzyskacie. Także dziękuję za wytrwanie. Dziękuję za oglądnięty film, bo chwilkę to trwało, ale starałem się wytłumaczyć te kwestie, żeby każdy mógł to zrozumieć, przełożyć sobie na język techniczny, a nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć, a ja staram się tylko pomagać i tłumaczyć to w zrozumieniu. Także póki co na razie dziękuję. Korzystajcie z pogody, póki się da. Dziękuję za miłe komentarze, które od was uzyskuję. A jak piszecie te głupie komentarze, no to musicie wiedzieć, że i tak one nie zobaczą światła dziennego, bo naprawdę niektórzy troszeczkę przesadzają, ale cóż zrobić, no tak jest niestety życie. Ja staram się pomagać, a nie jestem po to, żeby krytykować, bo krytyką się daleko nie zachodzi. Także łapeczkę w górę liczę oczywiście, jeżeli dostanę, wiem, że filmik się sprawdził, przydał komuś, jest to forma podziękowania dla mnie. Jeżeli zasubskrybujecie kanał, no to tak jak zdążyliście się przekonać, jakieś cenne informacje możecie u mnie uzyskać. Także dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.